dzisiejszym odcinku. Bezstresowa jazda w korkach. Rozmówki brytyjsko-francuskie. Go down, man, go down! Wyszukane techniki recytacji. Nic bym tu nie ugrał. Oraz sztuki walki. Jeszcze sparing z Zośką Klepacką. Bawię i uczę. Uczę i bawię. Zapraszam. Karetka. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie z gorącej, słonecznej Marsylii, drugiego największego miasta we Francji, znanego głównie z kultowego filmu Taxi oraz równie kultowego filmu Taxi 2 oraz prawie tak samo równie kultowych filmów Taxi 3, 4 i 5. Jeśli jesteśmy już w temacie wątpliwej jakości aktorstwa, to również tutaj urodził się Eric Cantona. A zostając w temacie pokojowo nastawionych piłkarzy, to właśnie na tych ulicach swoje słynne zagrania głową trenował Zinedine Zidane. Z polskich akcentów tutaj gra i trenuje Arkadiusz Milik. Czy okaże się równie pokojowo nastawiony? Czas pokaże. No, to rys historyczno-kulturowo-geograficzny mamy już za sobą, więc możemy przejść do meritum sprawy. Co ja tutaj, motyla noga, robię? Chciałbym zauważyć, spoglądam na wirtualny zegarek, że minęło już 45 sekund tego filmu, a nie było jeszcze żadnych bluzgów. Kurwa karetka, no co chwilę coś. Także co ja tu robię? Ano, odpowiedź jest chyba oczywista. Robię YouTube'a i robię go po polsku, bo mogę. Również dlatego, że czasem fajnie pogadać w języku królów, a nie, jak to mówi moja babcia, jakichś wieśmaków z Ameryki. Tutaj podkreślam akcent na ryki, broń Boże, nie na amę. Ameryki. Także robię YouTube'a po polsku, a cóż może być bardziej polskiego niż zgrupowanie kadry Polski w windsurfingu. Dzień dobry Państwu. Przyjechaliśmy tutaj z wcześniej wspomnianą kadrą, aby potrenować trochę na akwenie olimpijskim. Jak zwykle World Sailing i wszystkie ciała organizacyjne oraz ciała olimpijskie. Dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi. Przy wyborze akwenu na igrzyska stanęły na wysokości zadania. Na przykład surfing będzie, proszę ja Ciebie, rozgrywany na Tahiti. Jakieś 14 tysięcy kilometrów stąd. Ale sporty takie jak windsurfing czy kitesurfing będą rozgrywane w tej pięknej, wiecznej i zafalowanej Marsylii. Czyli właśnie tu, za moimi plecami, za równo 2 lata będziemy ścigać się w Igrzyskach Olimpijskich. Znaczy tu, tam odbędą się Igrzyska Olimpijskie, żeby nie było, że zapewny siebie, że już jadę i w ogóle. Choć, jak to mawiał pewien 21-wieczny wieszcz, potem czytam coś na necie, że zapewny siebie. Bez pewności nic bym tu nie ugrał, tego jestem pewien. Co oni mnie tu Empik z domu robią? Także chodź, pokażę Ci, gdzie trzymamy sprzęt i spędzamy większość dnia. O, także tu jest woda. A tutaj już proszę, stojaczek na sprzęt, klimatyzowany kontener, trawka, elegancko, elegancko, naprawdę, elegancki aria i flaga wisi. Chyba nie ta sprawa. A, bo my jesteśmy tam, troszeczkę dalej. Prawie tak samo elegancko. Tutaj namiocik, cień.
To nie chodzi o to, jak to wygląda. To ma spełniać swoje funkcje. Sprzęcik leży w cieniu. Tutaj chilling area, pan Radosław. Top 5 traderów na świecie. Podobno uczył Rafała Zaorskiego analizy technicznej. To się zgadza? To plotki? Jak najbardziej. Ja mu pokazałem, co jest short. Czyli on już po prostu nie musi pływać na windsurfingu, nie musi, to robi, bo to kocha. No. Także mamy taki widok, proszę bardzo. Tutaj ktoś pięknie na tym foilu powiesił majteczki. Już takie są lekko. Nie będę mówił, kto to jest, ale może dojdziecie po shortach. O, przyjechał coach. Coach, chodź na słówko. Kiedyś był moim kolegą i mówiłem na jego pont, a teraz... z moim trenerem i muszę mówić na jego... Panie trenerze! Pont! Lista osiągnięć Ponta jest ogromna, ale myślę, że najbardziej wysuwa się tam top 10 ósmego sezonu Tańca z Gwiazdami. Dokładnie. Mam najciekawszą przygodę w moim życiu. Tak mówisz... szczerze mówiąc, to jedyna przygoda w show biznesie i ostatnia. W showbiznesie byłeś naprawdę... dwa razy, tak? Tak, pierwszy i ostatni. Chcielibyśmy naprawdę dużo teraz zapłacić, kurde. A do jakiegoś freak fightu? Fame MMA, tam Prime, lepiej, coś? Lepiej, tak, już. W jakiej... się przygotowuję. Preferowałbyś walkę w stójce czy w parterze? W stójce, zdecydowanie. Już jest jasna sprawa, wysyłamy to do... Radziu, jakie tam są te? Jakie tam są teraz federacje? Pełno jest. No ale jakaś taka najlepsza. Fame najlepszy? Dobra. Okay. Czyli wysyłamy to do Fame MMA. Pierwszy sparring z Zośką Klepacką. O! O! Socha, tutaj widzę na dwa telefony jedziesz. Na dwa telefony. Właśnie. Odpowiadasz na komentarze na Facebooku na dwa telefony? Nie. A masz jakieś takie złote myśli? No, no weź jakąś pierdolnie, jakąś złotą myśl. Zaskoczyłeś. No a co, tak się chcesz z przygotowania? No nie wiem. Korzystając z chwili czasu, czego innego może być chwila, debilu, chciałbym zaproponować ci subskrybowanie tego kanału i kliknięcie łapki, lub jak to mawia pewien topowy polski artysta estradowy. Ręce! Dobra, przyjdę później. Przyjdź później. I pan Paweł, same Shimanochy. Kurde, proszę. Ale kierownica jest krzywo. Jak krzywo? O kurwa, rzeczywiście! Masz ergonomiczne siodełko, to jest wszystko. Rozumiem, że to jest odpowiedź na... wzrost masy. Większy tyłek, tym większe siodełko. Czyli big booty bitches. Zakładam, będziesz woził na tym siodełku. Tak, ale zobacz, jakie ma te aluminiowe... Co? To jest amelinowe! Amelinion! Przypinać go? Chyba nawet nie ma co przypinać. Nie no, ja bym przypinał, no taki kurde okaz to... Jest i trener goli. Trener przygotowania fizycznego. Zaskoczenia. Nadworny meteorolog, analityk danych taktycznych, analityk danych sprzętowych, dietetyk. O czymś zapominam? Chyba plus minus wszystko. I co najważniejsze, wielki orędownik teorii, że w sporcie decyduje szczęście lub pech przede wszystkim. Czy mógłbyś coś elaborować na ten temat? No tak. Kiedyś, jak ciągle nagłówki w newsach sportowych czytałem typu wielki pech Polaków, wielki pech takiego zawodnika, wielki pech takiej zawodniczki. Wpisałem w Google pech Justyny Kowalczyk i dostałem około kilku tysięcy artykułów na ten temat, gdzie występowała ta fraza. A potem wpisałem sobie frazę pech Marit Bjergen i wyszedł jeden artykuł. Sport wyczynowy nie jest dla pechowców. I tym akcentem możemy zakończyć.
Dość p***lenia, robota czeka. Dobra, dawaj. A few moments later. Ledwo na slalom. Nie, no tam jest k***a straszna, no. A rzuć, Radek, picie moje. Zestresowany jesteś. Ja już nie zdążę ni k***a rzucić kotwicy. Chyba jednej śrubki mi brakuje. Jest tutaj. Jerry, masz jakąś śrubkę? No, mago, no już jest k***a za mało, no. Cześć! Zostaw suba. Tomek zostawił i wygrał pralkę. Kamil nie zostawił i wyłysiał.